Witajcie, z tej strony Kirlen i dziś postanowiłem, że przygotuję dla Was poradnik. Poradnik z najbardziej podstawowych funkcji w DayZ. Jeżeli więc macie z tym problem, albo nie znacie kilku działań tych najbardziej przyziemnych rzeczy w DayZ, to z pewnością znajdziecie coś dla siebie. Gwarantuję, że te rzeczy, które tu przedstawię, są naprawdę przydatne, cholernie przydatne podczas gry w DayZ. Żeby jednak nie przeciągać, to od czego chciałbym zacząć, to wskaźniki. Te wskaźniki, które widzicie w prawym dolnym rogu, a w zasadzie jeszcze kilka do tego dorzucimy. Niemniej jednak chciałbym Wam każdy z tych wskaźników na start osobno wytłumaczyć, jak w zasadzie działa. Zaczniemy więc od tego, który jest w prawym dolnym rogu, czyli krzyżyka z naszym HP. Życie tracimy najczęściej, gdy chce nas zeżrzeć zombie. Ale nie jest to jedyny moment, kiedy tak naprawdę tracimy życie. Całość sprowadza się do jeszcze jednego elementu, a w zasadzie do pozostałych czterech wskaźników, licząc od prawej, bez HP oczywiście. Czyli krwi, temperatury, jedzenia i picia. To te cztery wskaźniki. Picie, jedzenie, temperatura i krew tak naprawdę odpowiadają za to, czy HP nam spada, czy nie. Oczywiście poza doraźnym kontaktem fizycznym z czymś, co chce nas zwyczajnie zeżrać. Ewentualnie graczem, czy też wilkami. Dopiero te cztery wskaźniki są na czerwono, to one dodatkowo powodują, że tracimy HP. Jeżeli którykolwiek z nich jest na żółto bądź biało, wtedy nasze HP pozostaje w odpowiednim, poprawnym statusie. I leci w górę. Skoro jesteśmy już przy zranieniu, trzeba wspomnieć jeszcze jednej rzeczy. Spójrzcie ponownie na panel, nasz ikon w prawym dolnym rogu i zerknijcie na pierwszą z lewej ikonę. Jest to ikona mówiąca nam o tym, że jesteśmy zranieni. Ale spójrzcie dokładnie. Jeżeli się dobrze przyjrzycie, zauważycie, że nasza krew spada, ale HP idzie w górę. To jest ten aspekt, o którym mówiłem, czyli że tak długo jak ikona w wypadku krwi nie spadnie na poniżej określonego poziomu, dla nas to jest po prostu czerwony wskaźnik, tak długo HP nie tylko wam nie spadało, ale wręcz rosło. Pewnie o tym wiecie, może nie, aczkolwiek ranę trzeba zamodozować. I do tego możemy użyć kilku drobnych rzeczy, na przykład zwykłych raksów. Należy wyjaśnić jeszcze jedną rzecz. Taką krwawiącą ranę możecie złapać nie tylko od postrzału czy zombiszcza, który chce was zeżrzeć. Możecie jeszcze po prostu biegać na bosaka, bądź zjeżdżać z drabiny bez rękawiczek. Dlatego warto tych dwóch jednak przedmiotach pamiętać. Trampki, jak i rękawiczki potrafią się przydać. Kolejną rzeczą, która może nam zabierać HP, jest temperatura. Jak się przyjrzycie, to jest jedyny wskaźnik, który tak naprawdę niekoniecznie musi być na czerwono. On jedyny jak jest na niebiesko, to zaczyna spadać HP, ale w bardzo małej częstotliwości. Jedna rzecz tylko jest jeszcze warta dodania. Jeżeli spadnie wam temperatura ciała poniżej niestety tego krytycznego poziomu, to dzieje się coś jeszcze. Mianowicie wasz celownik może szwankować. To jest bardzo delikatna rzecz, na tyle delikatna, że nawet nie jest bardzo łatwo to zobrazować. Oczywiście HP wam może spadać, gdy jesteście na przykład na nago, gdy mamy noc, lub zwyczajnie jest ulewa. Pozostały jeszcze dwa aspekty, jedzenie i picie. Podobnie jak pozostałe, powodują, że tracimy HP, jeżeli mamy ich niedosyt. No ale wystarczy znaleźć coś do picia, na przykład butelkę, i wypić niezawartość. Gorzej, jeżeli w butelce nic nie ma. Wtedy musimy znaleźć albo studnię, albo rzeczkę, albo jeziorko, z którego trzeba będzie napełnić butelkę. Oczywiście zawsze możemy coś bezpośrednio pić z wodopoju. Tu jednak jest problem, możemy od tego zachorować, więc warto mieć to na uwadze. Pozostaje jeszcze jedzenie. Jedzenie możemy znaleźć praktycznie wszędzie. W każdym pierwszym lepszym domku. Możemy przeszukać też sad, a także upolować. Potem wystarczy logiczne po prostu zjeść.
A to odnowi nasze żarcie. Pamiętajcie tylko o jednej złotej zasadzie. Nie wpadnijcie kiedyś na pomysł, żeby zjeść ludzkie mięso. Gwarantuję, to się źle kończy. Należy wspomnieć o kolejnej rzeczy. O rozchorowaniu się. Rozchorować się możemy w dwóch przypadkach. No, powiedzmy trzech. Jeżeli wypijecie brudną wodę, zjecie surowe żarcie, lub zwyczajnie coś przydawkujecie. Wówczas pojawi wam się ikona, nazwijmy to wirusa, druga od lewej aktualnie. Powoduje to jeden poważny uszczerbek dla naszej postaci. Mianowicie wskaźnik jedzenia i picia, lub generalnie samo jedzenie i picie, jakie nasza postać ma, będzie po prostu spadało dwukrotnie szybciej, mniej więcej dwukrotnie. Dokładnej informacji nie znalazłem, ale jest to mniej więcej dwukrotnie szybciej. Dlatego warto się tego pozbyć. Sposób na to jest, wystarczy wziąć jakiś lek. Na przykład antybiotyk. Wówczas po jego wzięciu pojawi się ikona taką, jaką aktualnie mamy pierwszą z lewej, czyli leku. To powinno z czasem rozwiązać nasz problem. Trzeba jednak jeszcze o jednym drobiazgu wiedzieć. Nie każdy lek powoduje, że po jednej tabletce choroba zniknie. Choroba też ma różne stany, chociaż one nie są w żaden sposób oznaczone. Najłatwiej to rozpoznać po ilości żygania i ja wcale nie żartuję. Dlatego czasami zdarzają się sytuacje, kiedy trzeba wziąć, uwierzcie mi, nawet 50 tabletek. Aczkolwiek niekoniecznie tetracykliny. Raczej na przykład węgla aktywnego. To trzeba dużo brać. Czy też witaminek. Ostatni wskaźnik, o jakim trzeba byłoby wspomnieć, to ikona żołądka, którą widzicie trzecią od lewej. Ona pojawia się w momencie, kiedy zwyczajnie zbyt dużo zjemy lub wypijemy. Co ona powoduje? Tylko i wyłącznie to, że dopóki ją mamy i sprintujemy bądź biegniemy, na ogół gdy chodzimy nie, to żygamy. A żyganie z kolei zabiera jedzenie i picie. To jest wszystko. Większych konsekwencji poza tym nie ma. Może poza jednym drobiazgiem powiązanym z rzeczą poprzednią, z chorobą. Od tego także można się rozchorować. Czas przejść do tematu dla prawdziwych mężczyzn, a konkretnie do broni. Chciałbym wam trochę o tym opowiedzieć, ponieważ bardzo wiele osób popełnia karygodny błąd podczas jej używania. Uwierzcie mi, myślę, że przynajmniej 1/3 graczy w DayZ nie ma zielonego pojęcia, jak poprawnie ładować broń, a szczególnie osoby świeże w tej grze. To jest niesamowity problem, dlatego chciałbym wam i o ładowaniu broni, i o jej obsłudze trochę powiedzieć. Na start chciałbym zaznaczyć, że są dwa typy broni. Po pierwsze bronie, które magazynka nie posiadają, ładujemy bezpośrednio do komory, jak na przykład Mozin, którego posiadam, bądź drugi typ broni, który akurat też posiadamy, jak na przykład Akacz, który posiada magazynek, a przynajmniej taki, który możemy załadować do tej broni. Niemniej jednak po kolei. Zacznijmy od naszego Mozina. Większość osób w DayZ, jak chce załadować amunicję, po jej znalezieniu, w tym wypadku dla Mozina pasuje 7.62-54mm, zwyczajnie taką amunicję bierze, przytrzymając lewy klawisz myszy, przeciąga na broń, puszcza klawisz myszy i w ten sposób ładujemy nasz pierwszy pocisk do broni. Sytuację tą można powtarzać kilkukrotnie, jest to jednak bardzo słabe, ponieważ nasza postać jest niesamowicie odsłonięta w tym momencie na wroga. Nasze pole manewrowania ogranicza się w zasadzie do spacerka bez możliwości manewrowania samym ekranem. Nie widzimy nic z naszą postacią, nie mamy żadnego pojęcia, co się dzieje. Takie ładowanie amunicji jest bardzo powolne i niestety powoduje w większości przypadków, szczególnie podczas PvP, zgonu. Dlatego odradzam ten sposób ładowania amunicji. Jeżeli chcemy załadować amunicję sprawnie, powinniśmy ją przytrzymać z inwentory lewym klawiszem myszy, przeciągnąć na pasek szybkiego wyboru, w naszym przypadku machniemy sobie na dwójkę, wejść do normalnego widoku postaci, po czym nie kliknąć, a przytrzymać, w naszym przypadku klawisz numer 2 szybkiego wyboru, a nasza postać zacznie nam bardzo szybko ładować amunicję. Warto o tym wiedzieć,
ponieważ to cholernie ułatwia życie. Kilka takich smaczków wam jeszcze przedstawię. Niemniej jednak, jak już jesteśmy przy ładowaniu amunicji, to muszę też wspomnieć, w jaki sposób ładować amunicję do broni automatycznych. Tu sprawa wygląda troszkę inaczej. Zwróćmy z paska aktualną broń, weźmy naszego kałaszka. Chcę zaznaczyć jedną rzecz. W tym wypadku posiadam jeden magazynek i gwarantuję wam, że będziecie mieli masę sytuacji, gdzie również będziecie posiadali wyłącznie jeden magazynek do automatu. My ten magazynek rzucimy na dwójeczkę, on jest aktualnie pusty, a amunicję do niego w tym wypadku jest to 7,62, ale 39 mm. Rzucimy na pasek. I tu podkreślam, nawet jak macie jeden magazynek, zawsze go rzucajcie na pasek. Zaraz wam pokażę dlaczego. Gdyby doszło do sytuacji, że nasza broń niestety, ale wypluła się z amunicji, a wy potrzebujecie szybko załadować amunicję, to klikacie sobie w naszym wypadku na magazynek pod dwójeczką. Nasza postać bierze magazynek do ręki, przytrzymujecie klawisz szybkiego wyboru pod trójką, ładujecie amunicję tyle, jak potrzebujecie. Gdy to skończycie robić, klikacie znowu jedyneczkę, wyjmując broń i przytrzymując dwójeczkę z tej okazji, pod którą mamy magazynek. W ten sposób będziecie magazynek załadować. Jak chcecie magazynek wyładować z broni, analogia. Przytrzymujecie klawisz, pod którym macie zbindowany magazynek. Tylko podkreślam, przytrzymujecie. Nasza postać wyładuje magazynek, wtedy kliknięcie możecie sobie na niego zmienić. Dalej ładować. Znowu wybrać broń. I znowu przytrzymaniem, podkreślam, nie kliknięciem w wypadku, przytrzymaniem załadować magazynek. Żeby to szybko jakoś owinąć piękne słowa, kliknięciem na przycisk szybkiego wyboru macie wybór tego itemka. Natomiast jeżeli istnieje interakcja między itemem, który macie akurat w dłoni, a tym, który macie na pasku, to przytrzymując ten drugi item, klawisz szybkiego wyboru tego drugiego itemu, macie interakcję dla niego. Kolejną wartą uwagi wspomnienia rzeczą, która może się w DayZ wydarzyć, to niestety, ale uszkodzenie przedmiotu. DayZ ma to do siebie, że niemal każdy item, z którym możemy mieć interakcję, może się zniszczyć, czy to z powodu nadmiernego używania, czy też po prostu podczas walki. Coś nas trafi akurat w broń, zniszczy się ona. Dlatego warto też o tym kilka słów wspomnieć. Dla przykładu, posiadam aktualnie pistolet FX-45, który niestety jest mocno uszkodzony. Akurat mamy też kilka naboi do wykorzystania, dlatego spróbujmy je wystrzelać. No i pojawił się problem. Jeżeli się teraz przyjrzycie w lewym dolnym rogu, gdzie mamy nasz status amunicji, zauważycie, że zamiast naboju w kumorze mamy X. Oznacza to, że niestety, ale nasza broń się zwyczajnie zacięła. W takim przypadku przytrzymujemy klawisz R i cierpliwie czekamy, aż uda się odblokować. Jak zauważyliście, aktualnie już mamy pocisk w komorze, dlatego możemy dalej kulturalnie strzelać. Do niedawna jedynym sposobem, żeby zabić, nieważne czy zombiaka, czy cokolwiek innego w tej grze, bez użycia amunicji, trzeba było albo używać pięści, noża, czy innej broni białej, siekiery, łomu, nieważne. Od niedawna jest jeszcze jedna opcja. Ja osobiście sporo się nagłowiłem, ponieważ nie znalazłem kompletnie żadnego opisu w instrukcji, jak używać po prostu kolby w grze. Dlatego chciałem wam o tym powiedzieć. Wystarczy wziąć broń w łapę, przytrzymać prawy klawisz myszy i zwyczajnie kliknąć F. Rzecz banalna, ale uwierzcie mi, trochę mi zajęło, nim się nagłowiłem. Niestety, używanie kolby w grze nieco się różni od zwykłych pięści czy też broni mele. Problem w tym, że zabiera to niesamowitą ilość staminy. Dlatego jej używanie jest często zwyczajnie nieprzydatne. Ale zawsze, jeżeli nie macie możliwości broni zdjąć, jesteście w trakcie walki, na przykład z innym graczem, to wciąż warto pamiętać, że jeszcze macie tą kolbę. Kiedy się skończy amunicja, a chcecie dobić gracza, jest kolba. Kiedy macie zombie na plecach, jest kolba. Nie martwcie się, nie jest to najlepszy sposób, ale jak dobrze pistolujecie i najlepiej traficie w głowę, da się zabić. Chciałbym z wami porozmawiać jeszcze o
celownikach i celowaniu w Daisy. Tu jednak chcę przejść ponownie do podstaw, żeby każdy z elementów celowników przedstawić z osobna. Dlatego od początku, gdybyście chcieli broń przycelować, może trochę za późno o tym mówię, ale jednak warto o tym wspomnieć, wystarczy przytrzymać prawy klawisz myszy. Gdybyście chcieli użyć lunety, macie dwie opcje. Albo klikacie Shift, albo klikacie Scroll na waszej myszce. To jednak tylko wstęp. Jeżeli chcielibyście wstrzymać powietrze, odbywa się to bardzo podobnie jak przy innych grach. Czyli wystarczy przytrzymać kontrol. Jest jednak kilka drobiazgów, o których nie każdy musi wiedzieć. Dla przykładu, jeżeli spojrzycie w lewy dolny róg, nieopodal miejsca, w którym się wyświetla amunicja, jaką posiadamy w broni, jest też pokazana odległość. Skalowanie odległości. Aktualnie mamy na przykład 100 metrów. Gdy jednak przybliżymy nasz celownik, dalej jest 100 metrów. Da się jednak tą wartość delikatnie modernizować. Jest to bardzo przydatne, szczególnie w sytuacjach, kiedy macie sprzęt bądź własne umiejętności umożliwiające wam określenie odległości. Gdybyście więc chcieli zwiększyć tą odległość do strzału, skalować ten trajektorię strzału, używacie dwóch klawiszy: Page Up i Page Down, żeby zmniejszyć. Warto o tym wiedzieć. Myślę, że większość z was kojarzy tą opcję, szczególnie tych, którzy grali w zasadzie w Armę lub inne gry typu Flashpoint. No, to są akurat gry spod obozu Bohemii, bądź były. Ale w wielu grach macie skalowanie celowników, warto o tym wiedzieć. Jest jeszcze jedna rzecz i myślę, że najważniejsza, o której wiele osób może nie wiedzieć. Często celowniki w DayZ, zresztą PU Scope, które aktualnie czytamy również, mają więcej niż jedną funkcję celowania. Co mam do końca na myśli? Już wam przechodzę z tłumaczeniem. Kiedy przycelujemy nasz celownik, w tym przypadku lunetę, nie tylko mamy ten widok strzelania. Niektóre celowniki, jak już powiedziałem, mają kilka typów przymierzania, przybliżania, używania lunety. Do przykładu, jeżeli użyjemy tego scrolla, podkreślamy tak, nie klikać, a przejechać kółeczkiem. Możemy zmienić celownik na przykład na ten mechaniczny. W przypadku Acoga będzie to jeszcze inny celownik. Tam luneta ma wbudowany celownik na wzór mechanicznego i tak dalej. Sporo jest celowników, które dają możliwość używania we wszelaki sposób. A szczególnie kiedy mamy broń snajperską bądź midrange, coś na średni zasięg, czasami zdarzają się sytuacje, że warto sobie ten widok na chwilę przybliżyć, bo akurat ktoś was zachodzi z bliskiej odległości. Jest to cholernie przydatne. Jedna jeszcze rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest, wracając do skalowania, celownik, który zeskalujemy z poziomu mechanicznego, może mieć inną wartość niż ta, która jest na lunecie. Spójrzcie, lunetę sobie skalujemy na 400 metrów. Nasz celownik mechaniczny dalej będzie miał 100 metrów. Mimo, że używamy celownika cały czas teoretycznie z lunetą, mogą one mieć różną ilość, różną wartość podczas skalowania. O tym też warto pamiętać. Drobnostka, która się bardzo może przydać. To jest jeszcze umiejętność obracania itemków. Rzecz banalna, nie jednak zgoła oczywista. Jeżeli chcielibyście w waszym inwentory odwrócić jakiś item, bo powiedzmy macie ciasno i koniecznie potrzebujecie akurat zmienić, dokonać rotacji inwentory, wystarczy, że przytrzymacie lewy klawisz myszy i użyjecie spacji do obracania go inwentory. To się bardzo przydaje, szczególnie kiedy początkujecie inwentory, dlatego zachęcam was, spacja potrafi wam delikatnie ułatwić życie. Teraz o rzeczy niekoniecznie dla wszystkich przydatnej. Niemniej jednak, gdybyście się kiedyś na nią skusili, to bez tego filmiku możecie popełnić niechcący samobójstwo. Mowa tu o granatach i generalnie o ich rzucaniu. Rzecz w tym, że obsługa granatów w DZ ciekawa, fajna, nowo dodana, nawet przydatna, jest strasznie niestety pojebana. Do tego stopnia, że jeżeli ktoś tego nie przećwiczy, to prawdopodobnie się zabije. Jak z niego korzystać? Lecimy z tłumaczeniem. Najpierw oczywiście musimy wziąć nasz granat w ręce. Potem
I tu najpierw odrobina teorii, nim z niego skorzystam, bo nawet ja sam nie chciałbym się zabić. Najpierw, podkreślam, klikamy, nie przytrzymujemy, lecz klikamy lewy klawisz myszki, żeby wyciągnąć zawleczkę z naszego granata. Potem kolejno przytrzymujemy klawisz G. Od razu mówię, nie klikać, kolejno znowu przytrzymać klawisz G, żeby nabrać rozmachu naszą łapą i jednocześnie, a w zasadzie z lekkim sekundowym, powiedzmy, opóźnieniem, znowu przytrzymać lewy przycisk myszki po to, żeby jak już wzięliśmy granat i przygotowaliśmy go do rzucenia, jeszcze nabrać siły tą łapą i ten granat wyrzucić. Wiem, że brzmi to okropnie, jest to bezsensowne. Trochę pojechali z symulacją, ale tak to działa. Teraz przejdźmy już do praktyki, ponieważ wydaje się to bardzo głupie i nielogiczne. Jedziemy z koksem. Mam granat w łapie. Aż się boję. Wyciągam zawleczkę, lewy klawisz myszy. Klikając. Teraz trzymam G. Bierę zamach. Trzymam lewy klawisz myszy. I go rzucam. Granat poleciał. Ja się nie zabiłem. Dlatego warto pamiętać. Klikając lewy myszy, najpierw granat odblokowujemy z zawleczki. Później, znowu trzymając G, przygotowujemy postać do tego, żeby wzięła zamach. I kolejno trzymając lewy przycisk myszki ponownie, tym razem trzymając, to podkreślę, naciągamy mięsień i puszczając ten klawisz, może jeszcze o tym nie wspomniałem, a raczej zwalniając kolejno ten klawisz lewy myszki, rzucamy granat. Warto o tym wiedzieć. Obsługa granatu jest naprawdę głupia w tej grze, ale się przydaje. A teraz odrobina teorii. Zauważyliście pewnie, że w moim przypadku DayZ jest po polsku. Ale hola hola. Część z was pewnie nie ma po polsku, choć gra powinna z automatu ustawić. A jak wejdziecie sobie w opcję gry, to niestety polski język tu nie występuje. No więc jak ustawić grę po polsku? Już wam przechodzę z krótkim tutorialem, ponieważ jest to rzecz dla wielu osób na pewno przydatna. To, co musicie zrobić, to wejść na początek w moje dokumenty. W dokumentach znajdziecie z pewnością folder DayZ. Tutaj kulturalnie w niego wchodzicie, a w nim szukacie pliku DayZ.config tam z rozszerzeniem CFG. Ten plik niestety musicie uruchomić za pomocą albo Node++, albo po prostu zwykłego notatnika. I interesuje nas pierwsza linijka. Większość z was będzie to miało po prostu English. My tą treść musimy zmienić na Polish. I to zapisać. Po restarcie gry będzie polski język. Jeszcze jedna ostatnia drobnostka, jeżeli chodzi o teorię. Czasami może wam się zdarzyć, że tak jak teraz, nie będziecie mieli nic z GUI DayZ. Ani statusu amunicji, ani paska szybkiego wyboru, czy też wskaźników odpowiadających za waszą postać. Jak to włączyć? Ano, najlepiej z poziomu menu. Wszystko macie w opcjach i w grze. Tutaj wyłączycie i włączycie cały HUD, w tym także celownik. Jedna tylko rzecz. Zauważyliście, że włączyłem cały HUD poza paskiem szybkiego wyboru. On jeden znajduje się jeszcze dodatkowo pod jednym klawiszem, mianowicie pod tyldą. Tylda, czyli ten klawisz, który macie bezpośrednio pod escape'em. On odpowiada za włączenie paska szybkiego wyboru i jego wyłączenie. Drobnostka, ale czasami może nas lekko zirytować fakt, że nie widzimy tych oto wskaźników. Też warto wiedzieć, czasami się przydaje.